Chyba każdy w naszym życiu ma coś takiego, że jeżeli pozna coś cennego, coś wartościowego, albo kogoś wartościowego, kogoś cennego, opowiada o tym. Dzieli się tym, czego doświadczył, co poznał, kogo spotkał. A skoro tak jest, że dzielimy się cennymi rzeczami, cennymi treściami, cennymi wiadomościami, to dlaczego tak mało osób jest zaangażowanych? w duszpasterstwo, w ewangelizację. pokój witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny fragment książki Księdza Dajczera Rozważania o wierze. Jesteśmy w rozdziale poświęconym sakramentowi bierzmowania. Wiemy, że jednym z zadań, jednym z skutków, jednym z owoców Sakramentu bierzmowania, owoców tego, że otrzymamy dar Ducha Świętego, jest nasze apostolstwo, nasza ewangelizacja. Jesteśmy wezwani do tego, żeby świadczyć o Jezusie Chrystusie. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, żeby o czymś czy o kimś świadczyć, trzeba najpierw poznać wartość tego kogoś czy tego czegoś. Jeżeli nie poznajemy wartości daru Ducha Świętego. Jeżeli nie poznajemy wartości wiary w Jezusa Chrystusa, jeżeli nie znamy wartości Kościoła, to nie będziemy o tym świadczyli. Albo inaczej, im bardziej kochamy Jezusa Chrystusa, im bardziej kochamy Kościół, im większą wartość widzimy w naszej wierze, tym bardziej chcemy o niej świadczyć. To jest jakby, jakby coś naturalnego, prawda? Że, że chcemy się dzielić tym, co jest dla nas cenne, że chcemy się dzielić tym, co jest dla nas wartościowe. O tym, o tym zobowiązaniu do apostolstwa, o tym zobowiązaniu do, do dzielenia się wiarą w dzisiejszym słowie na dobranus. a tak jak wspomniałem, kolejny fragment książki księdza Dajczera rozważania. O wierze serdecznie zapraszam. Pogłębiająca się dzięki wierze miłość Chrystusa rodzi pragnienie świadczenia o Nim. Również Twoje powołanie do świętości i Twoja miłość do Kościoła wiążą się ściśle z powołaniem do działalności apostolskiej. Przypominając o zobowiązaniu chrześcijan dodawania świadectwa Chrystusowi, święty Jan Paweł mówi. Tylko głęboka miłość do Kościoła może podtrzymać gorliwość w dawaniu świadectwa. Wierność wobec Chrystusa nie może być oddzielona od wierności wobec Kościoła. Chrześcijanie wszczepieni przez Chrzest w mistyczne ciało Chrystusa, podkreśla Sobór Watykański II, i utwierdzeni mocą ducha świętego przez bierzmowanie, są przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa. Apostolstwo sprawuje się w wierze, nadziei i miłości, które rozlewa Duch Święty w sercach wszystkich członków Kościoła. Co więcej, przykazanie miłości, które jest największym poleceniem Pana, przynagla wszystkich wiernych do zabiegania o chwałę Boga i o życie wieczne dla wszystkich ludzi. Wszystko więc, co robisz, powinno służyć budowaniu i szerzeniu Bożego Królestwa. Otrzymałeś skarb i niezwykły dar, którego nie możesz zatrzymać jedynie dla siebie. Byłoby to zakopaniem skarbu. Ty masz ten bezcenny skarb przekazywać innym, masz się nim dzielić. Masz świadczyć o tym, czym zostałeś obdarowany, co odkryłeś, co kochasz i czego dokonał w tobie duch święty. Im bardziej będziesz uległy duchowi świętemu. Tym bardziej On odtworzy w Tobie obraz Chrystusa i pogłębiając w Twoim sercu miłość do Kościoła, sprawi, że będziesz wierny swojemu powołaniu do apostolstwa. Święty Jan Paweł II pytał kiedyś Francję. Czy jesteś wierna łasce swojego chrztu? Pytanie to kierowane jest również do Ciebie. Czy jesteś wierny łasce Chrztu świętego? Czy jesteś wierny łaską bierzmowania? Czy wzrasta w tobie poczucie odpowiedzialności za oblicze i żywotność Twojego kościoła, Twojej diecezji, parafii? Obrzędy bierzmowania nawiązują do konkretnych form dawania świadectwa Chrystusowi, które zawsze winno wypływać z wiary i miłości. Masz bowiem dawać świadectwo temu, który za Ciebie umarł i z wstał, który umarł i z wstał za tych, wśród których Ty o Nim świadczysz. To Twoje apostolstwo ma być umacnianą przez Ducha Świętego postawą służby wobec innych. Masz prosić też Ducha Świętego o łaskę męstwa, tak konieczną do tego, by bronić wiary i podjąć trud apostolstwa. Bierzmowanie pozostanie dla Ciebie sakramentem nieodkrytym, jeśli nie odkryjesz Ducha Świętego. Jeśli nie poznasz, że to On wciąż oczyszcza Cię i odnawia, że kształtuje w Tobie postawę synowską wobec Boga Ojca i modli się w Tobie słowami dziecka, Abba, ojcze. Jeśli to odkryjesz, On będzie obdarzał Cię Chrystusowym pokojem, jakiego świat dać nie może. Nade wszystko zaś skieruje Twoje serce ku ubogim, abyś spieszył im z pomocą nie tylko materialną. Ale również duchową, przez głoszenie im dobrej nowiny o zbawieniu i miłość Boga, której Ty sam będziesz doświadczał coraz bardziej. Święty Jan Paweł II, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w przeddzień uroczystości zesłania Ducha Świętego, wołał: Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ducha Świętego nie zobaczysz oczyma ciała, ale on jest. Tylko przez wiarę możesz dostrzec i przyjąć jego zbawcze działanie. A jeżeli nie masz wiary, jeżeli nie starasz się go słuchać, czy wręcz zagłuszasz i tłumisz jego zwykle cichy głos, wtedy zasmucasz Bożego Ducha. Taka twoja postawa jest przyczyną jego udręki, jego wyniszczania się w kontakcie z tobą. On który jest skierowanym do ciebie duchem Jezusa, miłością ojca i syna, wciąż przypomina słowa Jezusa przemawiającego niekiedy z siłą huraganu, ale najczęściej z łagodnością szemrzącego wiatru. Tak łatwo zagłuszyć jego głos i zmarnować ten niezwykły, udzielony ci w sakramencie bierzmowania dar. Wiara która jest niezbędnym warunkiem działania Ducha Świętego w duszy bierzmowanego, jest autentycznym spotkaniem dwóch osób. Duch Święty pragnie to spotkanie nieustannie pogłębiać, a tym samym prowadzić duszę ku coraz większemu zjednoczeniu z Chrystusem, ku kontemplacji i świętości w służbie umiłowanemu Kościołowi. Warto sobie przypomnieć jeszcze raz słowa Soboru Watykańskiego II, które przytacza ksiądz Deitscher, a mianowicie, że chrześcijanie wszczepieni przez chrzest w ciało mistyczne Chrystusa, czyli chrześcijanie wszczepieni przez chrzest w Kościół i utwierdzeni mocą Ducha Świętego przez bierzmowanie, są przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa. A więc to zobowiązanie do apostolstwa to nie jest coś, co jest nam nałożone nie wiem, przez, przez księży, przez, przez biskupów, przez papieża. To zobowiązanie do apostolstwa wynika z samego faktu, że jesteśmy chrześcijanami, że tworzymy Kościół, że otrzymaliśmy moc Ducha Świętego i ta moc Ducha Świętego, którą otrzymaliśmy w sposób wyjątkowy, w sakramencie bierzmowania zobowiązuje nas do apostolstwa. Zobowiązuje nas do tego, by mówić o tym wielkim skarbie, który otrzymaliśmy, jakim, a tym skarbem jest nasza wiara. Ksiądz Dajczer mówił, że jeżeli nie będziemy apostołować, jeżeli nie będziemy mówić o tym skarbie, jakim jest wiara, to tak jakbyśmy ten skarb zakopali. A znamy, znamy ewangeliczne, ewangeliczne opowiadanie o tym, co się dzieje z tym sługą, który otrzymał talenty, otrzymał skarb i je zakopał, schował, prawda? nie puścił w obrót, nie pomnażał tego, tego, tego daru, który otrzymał od Pana, bo się bał, bo był zalękniony, bo, bo nie wiem, był sparaliżowany jakimś, jakimś strachem. Wiemy, jaki los go spotkał. On nic złego nie zrobił, słuchajcie. W tym znaczeniu, że nie popełnił żadnego przestępstwa, nikogo nie skrzywdził, nikogo nie obraził, nikogo nie okradł, nikogo nie zabił. Jego winą było to, że nie pomnażał talentów. Kiedy przypominam sobie scenę zesłania Ducha Świętego, opisaną w dziejach apostolskich, to zwróci uwagę, że ten dar Ducha Świętego. Ta moc Ducha Świętego sprawiła, że, że apostołowie wyszli z Wieczernika. Oni dotychczas byli zamknięci, zalęknieni. Z obawy przed Żydami znamy dobrze ten opis, który mówi o, o, o apostołach zamkniętych w Wieczerniku. Co więcej, ojciec Raniero Cantalamessa zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że do momentu otrzymania pełni daru Ducha Świętego apostołowie byli jakby skoncentrowani na sobie. Kto z nich jest ważniejszy, kto z nich zajmie pierwsze miejsce, i tak dalej. Tam sprzeczali się w drodze, to znamy, znamy te historie z życia e, uczniów Jezusa Chrystusa. Natomiast po otrzymaniu Ducha Świętego, po otrzymaniu tej mocy z wysoka, po przyobleczeniu się w tę moc z wysoka, e, oni już nie koncentrują się na sobie. Oni koncentrują się na dziełach Bożych i idą i głoszą wielkie dzieła Boże, i idą i głoszą Bożą miłość, idą i głoszą o, o, o miłości Boga do, do człowieka, o zbawieniu wiecznym. Yy, ktoś powie: No dobrze, ale od tego są apostołowie, od tego są misjonarze, od tego są księża i tak dalej. Oczywiście, że tak. Są różne formy apostołowania, słuchajcie. Yy, są osoby, które. W cudzysłowie, przepraszam za, za ten kolokwializm, robią to, jeszcze raz powiem w cudzysłowie, zawodowo, prawda? Z profesji, z powołania. I tu rzeczywiście są misjonarze, są, są, są zakonnicy, są, są księża i tak dalej. To jakby jest, jakby jest ich zadanie, ich powołanie, ich misja. Natomiast każdy z nas na mocy sakramentu Chrztu. I każdy z nas na mocy sakramentu bierzmowania jest zobowiązany do tego, żeby swoim życiem, swoją postawą, przykładem swojego zachowania, przykładem życia, stylem życia, świadczyć o Bożej Miłości. Można byłoby tutaj zastosować słowa, które mówi Święty Franciszek do swoich braci, ja już je kiedyś mówiłem, a mianowicie, zawsze ewangelizujcie, a kiedy trzeba, to przemówcie. Zawsze bądźcie apostołami, a kiedy trzeba, to przemówcie. Będziemy apostołowali przez dobre życie, będziemy apostołowali przez sumienną pracę, będziemy apostołowali przez to, że, że będziemy prowadzili głębokie życie duchowe, że będziemy się modlili, że będziemy chodzili w niedzielę do kościoła, w tygodniu również, jeżeli jest taka możliwość na różne nabożeństwa. Będziemy apostołowali przez to, że będziemy unikali zła. Będziemy apostołowali przez to, że, że będziemy jednali ludzi, a nie, a nie tworzyli podziały, że będziemy starali się głosić światu pokój i dobro. Będziemy apostołowali wtedy, kiedy, kiedy będziemy czynili dobro. A to każdy może czynić. To każdy może czynić, bo każdy z nas, dzięki łasce Bożej, dzięki mocy sakramentu Chrztu, dzięki łasce Ducha Świętego, jest zdolny do czynienia dobra. Trzeba tę łaskę Bożą wykorzystać. Nie wolno zakopywać tego talentu. Zobaczcie, ilu jest chrześcijan w Polsce. Spośród tych chrześcijan, ilu jest katolików. To są, to są miliony ludzi. Miliony ludzi. Naprawdę, gdyby każdy z nas starał się, tak jak potrafi, żyć dobrze, żyć Bożymi przykazaniami, kierować się przykazaniami miłości, naprawdę świat wyglądałby zupełnie inaczej. I można sobie zadać pytanie spośród tych milionów chrześcijan i katolików: ilu jest takich, którzy zakopali ten dar wiary, którzy nie rozpoznali jeszcze w sobie mocy działania Ducha Świętego, którzy nie rozpoznali jeszcze w sobie łaski sakramentu bierzmowania, i przez to życie wygląda tak, jak wygląda, i przez to tak jeszcze dużo rzeczy jest do zrobienia, i przez to. Zadajemy sobie pytanie to samo, które papież zadał Francji. Czy jesteś wierny swojemu sakramentowi Chrztu? Czy jesteś wierny sakramentowi bierzmowania? Czy pogłębiasz w sobie miłość do Boga? Tym samym miłość do Jezusa Chrystusa? Tym samym miłość do Kościoła? To jest czasami wstrząsające, jak ludzie mówią, mówią, wierzę w Boga, ale nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa, ale nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem. To się, to, tego się nie da rozdzielić. Tego się nie da rozdzielić, bo Kościół to mistyczne ciało Chrystusa. Kochani, można byłoby naprawdę jeszcze długo o tym mówić, ja zawsze tak kończę, że można byłoby długo mówić, ale, ale rzeczywiście jest to ważny temat. I, i, I niech to dzisiejsze spotkanie nasze będzie dla nas zachętą do tego, na tyle, na, by, by na, tyle na ile nas stać. Tak? Na tyle, na ile nas stać. A stać nas naprawdę, na, wydaje mi się, na wiele, by czynić dobro, by świadczyć, by apostołować, by mówić o tej wartości, o tym skarbie, o tym darze, jakim jest nasza wiara. Tyle na dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego. Zapraszam oczywiście na, na wieczorną e, modlitwę. Pokój i dobro.